Interaktywny spektakl Herbatka u Paderewskiego prezentuje znaną szerokiej publiczności postać historyczną, jednego z ojców niepodległości, w nieco innym kontekście. Wybraliśmy taki formę spektaklu interaktywnego, czyli bohaterami przedstawienia są pamiątki, są eksponaty muzealne, które są prezentowane w inny sposób. Każdy z tych przedmiotów ma jakąś historię i jest połączona z życiem Paderewskiego. Brawo! Proszę Państwa, proszę za mną! Wybitny pianista pokazany zostaje jako patriota, mający wpływ na proces odzyskania przez Polskę niepodległości, ale w rodzinnych Pieleszach, w jego rodzinnej willi. Pałac aż prosił się do tego, żeby zagrał willę Paderewskich w Riom-Bosson z tego powodu, że ma jakby wiele analogii, choćby trzy sale poświęcone pamiątkom po Paderewskim, tak samo było w Riom-Bosson. Uczestnikami spektaklu są także widzowie, będący gośćmi podczas tytułowej herbatki. Ludzie nie chcą od nas wychodzić wieczorami po herbatce, po recitalu i po sztuce. Są zainteresowani dosłownie każdym szczegółem, który opowiadamy i robimy to za każdym razem. Udział w spektaklu to wizyta w willi Paderewskich. Aktorzy oprowadzają widzów po domu artysty. Do wyboru jest kilka tras. Chcieliśmy w ciekawy sposób pokazać zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie, tak żeby zwiedzający mogli się poczuć, jakby te zbiory należały do nich, a przy okazji usłyszeli ciekawe historie na ich temat. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy rozwijają umiejętność nawiązywania relacji, co przekłada się na wzmocnienie kompetencji społecznych.